tych na Click Meetingu. Za chwilę powitamy pozostałe osoby, które są na tyle leniwe, że dołączają do nas na Facebooku. I tutaj już widzę, że ktoś pisze, tak więc znaczy, że nas widać. O, pozdrawiam Angelikę. Deszcz pada. Ja gdzieś widziałem śnieg nawet. Nie wiem jak u reszty. U mnie ogólnie jest pięknie w Świętokrzyskim. Słuchajcie, tylko właśnie słyszałem, że znajomi narzekali na deszcz, a u nas ładne słoneczko, nawet ciepło. W miarę jak na marzec. Teoretycznie, tak więc, no dobrze, moi drodzy, to miałem zażartować, słuchajcie, Monika prosiła mnie, bo mówi, że tak się dzisiaj poświęciła dla nas, że zrezygnowała z wieczornego wyjścia na siłownię, ale prosiła, żebym o tym nie wspominał, żeby jej siłowni nie zamknęli, natomiast spokojnie, przecież nie podaję adresu jej siłowni, więc gdziekolwiek ona się konspiruje, to oczywiście pozdrawiamy właściciela siłowni, prosimy pamiętać, że Monika potrzebuje tej siłowni i ją wpuszczać. A zaraz mnie zdenerwujesz, to po prostu zobaczysz, co będzie. Ale zobaczcie, to albo filtr, albo rzeczywiście zeszczuplała nam tutaj bidulka w oczach. To te online'y. No dobra, ale jak jesteśmy online, no to dobrze, Monika, chodź. Słuchaj, minister Czarnek obiecał, że zrzuci 5 kg chyba do świąt wielkanocnych. Ciekawe, czy ktoś mu przypomni. A no właśnie. Prawda, widzisz, a to właśnie o tym nie powiedziałem ci wcześniej. Czy ja osobiście już zrobiłem za ministra Czarka tego 5 kg, ale mu tego nie powiem, niech on wyrobi swoje. A pochwali się Monika, ile tam za tobą? Oj, już teraz nie powiem. A to już nie powiem, a już jesteśmy na nagraniu, tak więc słuchajcie. Dobra, żart będzie na koniec w takim przykładzie, jak nie chciałeś, nie da się sprowokować. Zaczynamy dzisiaj od standardowych komunikatów, czy tak. Uwaga, już zrzucił 5,5, Monika nam pisze na Facebooku. Dzięki Monika, nawet nie wiedziałem, ale to masz jakieś potwierdzone źródło informacje? Chyba za rzadko zaglądam na stronę Main. Main, tak? Main. A jaki to problem? Przecież restauracje zamknięte, tak? No ale nie wiesz, że na gotowanym jedzeniu chyba minister ma żonę i tak dalej, to jak najbardziej się przybiera. Chyba, że przeszedł na dietę pudełkową, tak więc nie, jakby, albo Ewa nam tu pisze, że po prostu się ogolił. No to być może też, aczkolwiek nigdy nie ważyliśmy, ile na przykład facet przed ogoleniem, a po ogoleniu, to by było ciekawe. Monika pisze, chwalił się wczoraj już w jakimś wywiadzie. Ja się pochwalił, a to trzeba pokazać kwity jakieś, tak, zdjęcie before i after, nie, Monia? No tak właśnie. To się, podobno się tak to robi na tym. Ale słuchajcie, dzisiaj oczywiście nie będzie o odchudzaniu, aczkolwiek byłby to dość ciekawy temat, na przykład takie spotkanie z dietetykiem, jak dbać o linię w trakcie pandemii, tym bardziej, że temat na czasie. Dlaczego? Ponieważ wiesz, Monika, że będziemy po raz kolejny szkoleni, na szczęście nie my, angliści, a teraz będą szkolić WF-istów z tego, jak odchudzać dzieci od września. Ale no właśnie nie, słuchaj, bo to będzie odchudzanie od września. Jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale jeszcze nie odchudzamy. Niech one sobie, jak te pisklaczki w domkach siedzą i tyją. I dopiero od września je odchudzamy. No dobra, ja liczę na to i to mówię całkiem poważnie. Słuchajcie, liczę na to, że urząd, moja gmina, że tak powiem, zwróci mojemu synowi, który powinien mieć w drugiej klasie darmowy basen i w trzeciej klasie dostanie darmowy basen. Wtedy będę szczęśliwy, jak nie, no to z racji tego, że się nagrywa, to nie będę komentował. Natomiast, moi drodzy, zaczynamy od kilku ogłoszeń. Jeżeli mogę, to szczypta reklamy. Wiecie, że wraca aktywna tablica? Może nie wiecie. Ci, którzy nie skorzystali do tej pory z aktywnej tablicy, słuchajcie, mogą skorzystać, są to między innymi szkoły średnie. I jeżeli chcielibyście, ja zaraz to powiem, Monika, dobrze, jeżeli chcielibyście na przykład takie zakupy zrobić, to w ogóle można teraz kupować o wiele więcej, ale jeżeli chcecie w aktywnej tablicy lub po prostu sobie zakupić nowy monitor do szkoły, to specjalnie dla was, ja tak będę namawiał teraz mentora, czyli naszego partnera technologicznego, który chociażby Klika nam tutaj sponsoruje, taka specjalna oferta, czyli monitor Myboard Black 65, jeżeli sobie kupicie, to taki statyw, ja osobiście mam ten statyw i poprzednią wersję monitora, taki statyw dostajecie, słuchajcie, zupełnie za darmożkę, tak więc to fajna... Jest ten, to Sylwester, czy to jest ten statyw,
który możesz tak ciągnąć monitor do dołu i do góry? Nie, nie, tamten statyw, który tak możesz ciągnąć monitor do dołu i do góry, to jest, się nazywa Balance Box i kosztuje tyle, co monitor. Natomiast to jest taki fajny statyw, który możesz po prostu wziąć sobie i ten monitor przewozić z sali do sali albo na salę gimnastyczną. Tak u mnie na przykład było robione. Możesz sobie w ogóle z nim jeździć, gdzie chcesz. Ja sobie czasami zabieram do młodszej klasy, jak szedłem. Bo wszystko mamy, ja mam językową na parterze, tam gdzie mają klasy 1-3 i po prostu sobie tak ciągnąłem ten monitor. Albo smartflora. No nie na sznureczku, łapałem za tą rureczkę, ale powiem szczerze, całkiem fajnie się to prowadzi, bo kółeczka są takie zwrotne i w ogóle, a my mamy, to się nazywa taka specjalne teraz kładą takie wykładziny. Mieszał to, ale bardzo gładziutkie i fajnie się po tym jeździ. Monitor to nie za 500+, ale z aktywnej tablicy można wziąć, ewentualnie słuchajcie, z oszczędności dyrektorów, bo wiem, że takie pieniądze też pojawiają się w szkołach ze względu na to, że na przykład klas starszych nie ma, więc te oszczędności są generowane. To jedna rzecz. Druga rzecz, zamykamy jutro w południe zapisy do naszej ekspertki Asi, czyli tak zwanego zakręconego Belfra. I tutaj, jeżeli jeszcze jakiś humanista się nie zapisał, a rozważa, żeby może się zapisać, to słuchajcie, zaraz podrzucę wam link, można jeszcze się zapisać, 39 zł, 3 godziny z Aśką, jak prowadzić ciekawe lekcje dla polonistów. Jak znacie jakiegoś fajnego polonista, też możecie podrzucić. Oczywiście nagranie, certyfikat, wyjątkowy konkurs, i to wszystko tam też jest. No i właśnie, Monika, bo ja cię teraz tu zaskoczę. Nie powiedziałem ci tego wcześniej, ponieważ mamy jedno miejsce na to szkolenie i będzie dzisiaj konkurs, który przygotuje dla was Monika. Znaczy ona będzie musiała coś wymyśleć w trakcie. To taki surprise. Nie mogłeś 5 minut wcześniej? A to no nie mogłem, bo przecież gadaliśmy o twojej siłowni. Dobra, coś się wymyśli. Tak więc słuchajcie, zobaczymy, jak Monika robi na spontanie konkursy. Będzie można w dwóch miejscach jakby odpowiadać na konkurs, dobra, które śledzimy. Na Facebooku to ci, którzy nas oglądają, jest transmisja na profilu Mentor Systemy Audiowizualne, ewentualnie na profilu Fundacja Inspirujemy, tam też jest i tam też śledzę w tych dwóch miejscach. A na Click Meetingu, no to oczywiście po prostu na czacie, tak? No i standardowo będzie zaświadczenie, czyli certyfikat, tylko uwaga, nie ma tak prosto, musicie krótką ankietę, słuchajcie, wypełnić, gdzie tam zobaczycie, 5 pytań, w tym na przykład jak ma na imię pies Moniki, żeby dostać certyfikat, to takie pytanie będzie, dobra? A tak poważnie, ja znikam, jestem na czacie, w razie czego, Monika, naprawdę zeszczuplałaś. Ależ dziękuję ci bardzo, mów mi tak jeszcze. Proszę bardzo, ja tak się zastanawiam, czy to rzeczywiście ta siłownia 4 razy w tygodniu, czy to jednak światło inaczej ustawiłaś. Nie denerwuj mnie. Nie denerwuj. Żartuję oczy. No ale... jak to mam? Ewa, no co ty? Ma Monika. Mam kota też. Czasami nawet szczekał. Zdarzało nawet mu się. Zaraz będzie się darł, także spokojnie usłyszycie. Czekaj, a czy twój pies był biały? Chyba tak. Tak. Ja też mam, pamięta Angelika, że tak, że ja też mam białego. A kot to co drugi z nas ma, no kota na pewno. Tak więc, właśnie tylko ciekawe, czy znowu minister ma kota. To jest kolejne pytanie. Ale dobra, słuchajcie, epiurnik, Belfra, czyli jak to u Moniki bywa, będzie cyfrowo i będzie monitorowo. Tak, ja już znikam, pojawię się na końcu, jak zwykle, z zgłoszeniami ponownymi. I pamiętajcie, słuchajcie Moniki uważnie, bo gdzieś po drodze wymyśli konkurs. Proszę, nie musisz dziękować. Pamiętajcie, do wygrania tak wejściówka na środowy, bo to już w tą środę 18 webinar z Asią Krzemińską, czyli zakręconym Belfrem. Nawet jak nie jesteście polonistą, to warto wziąć udział, bo Asi się bardzo fajnie słucha i ma wiele pomysłów, które można przekładać na inne przedmioty. Ja tak robię czasami. Ja ją śledzę non stop. To tak źle zabrzmiało. Co mi się przypomniało właśnie, bo ty powiedziałaś, ja śledzę, to zabrzmiało tak jak stalking, właśnie będę o tym prelekcję niebawem ponownie, natomiast dzisiaj uczeń spóźniony na lekcję mówi do mnie i słuchaj, ty spróbuj zachować powagę, przepraszam pana, dopiero doszedłem. I
Trzeba było zachować kamienną. A to w 8 klasie, tak? To akurat była 7. A co reszta na to? Absolutnie nikt nie skojarzył. Widać nauczycielka, widać komentarz skojarzyła i się śmieje. Prawda? Kto się śmiał, nie przyznawajcie się, niech Monica będzie głupio. Spadam na czat, zostawiam was w rękach Moniki. Bawcie się dobrze. Nie no, po prostu zawsze mnie wkręci w jakiś żart. Ja mu kiedyś po prostu zrobię psikusa. Dobrze, słuchajcie, to dzisiaj będzie o e-piórniku, ponieważ na ostatnim szkoleniu padło pytanie, ilu ja tych aplikacji używam w czasie lekcji? Otóż wcale tak dużo nie używam, jak pokazuję, tak? No bo każde szkolenie to jest jakiś zbiór aplikacji, natomiast one się rozkładają w ciągu roku i kiedy prowadziłam takie szkolenie na zlocie anglistów, no to tam pokazałam chyba ze 30 czy 40 różnych rzeczy, które można wykorzystać, ale rozłożyłam to na wszystkie rozdziały w książce, z której uczę. Jak to się później rozłożyło w tabelce, to się okazało, że to nie jest tak, że na każdej lekcji jest 1500 rzeczy tikowych, bo to, że prowadzimy lekcje online, to nie znaczy, że tam musi być 10 aplikacji. Ale tak samo jak lubicie, macie jakiś swój ulubiony długopis, którym piszecie, ja mam taki swój jeden ulubiony, cały czas kupuję dokładnie takie same, mam jakiś swój ulubiony piórnik, z którym chodzę do pracy, albo jakąś swoją ulubioną torbę, no mam też taki swój ulubiony e-piórnik, czyli taki zbiór aplikacji, które ciągle mi się do czegoś przydają i są na tyle uniwersalne, że w zasadzie przydadzą się każdemu nauczycielowi, nie tylko nauczycielowi języków. I to bym dzisiaj chciała w takim wielkim skrócie tak naprawdę pokazać, bo to, co pokażę, to nie jest cały ten piórnik, ale powiedzmy, że 1/3 tego, co wykorzystuję na co dzień na różnych lekcjach. Nie na wszystkich, prawda? No bo jak czytamy bajkę, czy opowiadamy bajkę, to nam do tego żaden tik nie jest potrzebny. Kiedy ze sobą rozmawiamy, wyrażamy swoje opinie, to też nam do tego żaden tik nie jest potrzebny, bo mamy mikrofony i każdy może powiedzieć. Nie trzeba a zaraz anonimowo pisać. Chociaż oczywiście takie rozwiązania też są ciekawe. Zobaczcie, co jest w moim piórniku. Sylwester, powiedz mi tylko, czy udostępniam ekran, bo zawsze nie będę mogła teraz mieć podglądu. Tak, udostępniasz. Tak? Zobacz, ja już Wam przygotowałam na moim blogu taki e-piórnik. Tutaj są takie zakładki, w które będziemy wchodzić po kolei i będę mówiła, po co mi ta aplikacja, co ona mi daje na lekcji i dlaczego akurat ta, a nie inna. Bo zobaczcie, na przykład kostki do gry. Tego jest mnóstwo w sieci, quizy, do wyboru, do koloru, coś tam jeszcze, tego jest naprawdę, jakieś koła fortuny, ale są takie rzeczy, które są na tyle wygodne, uniwersalne, praktyczne, że w zasadzie jak weźmie się taką jedną aplikację, to nie potrzeba dziesiątek tysięcy innych. Pierwszą taką fajniusią stroną jest strona ESL Kids Games. I nie zrażajcie się tym, że to jest generalnie strona dla anglistów, ale tutaj znajdziecie mnóstwo rzeczy, które przydadzą Wam się na lekcje. Na przykład w tej zakładce Online Games jest taka informacja Scoring Systems, czyli system naliczania punktów. I czasami przecież my mamy pytania, które chcemy zadać uczniom w głowie. Brakuje nam ewentualnie jakiegoś takiego pośrednika, który sprawi, że ten szereg pytań, które chcemy zadawać, będzie dla uczniów nieco bardziej atrakcyjny. I tutaj jest taka ESL, taka bomba, gra bomba, czyli jeszcze raz, Online Games, później wchodzimy w Scoring Systems, czyli system naliczania punktów i wybieramy opcję tą pierwszą z bombą, bomb game. To
to sobie zamykamy, Monika, bo to jest ja tylko, Monika, jeżeli mogę, tylko pragnę przypomnieć, że my się nagrywamy, a później będzie to na YouTubie. Prosimy o nieużywanie słów, które mogą być potencjalnie niebezpieczne i wykrywane przez automaty Google. Dobrze. Proszę, proszę o synonim tego słowa. Wybuchowa gra. No i zobaczcie, to nie jest nic wielkiego, to jest po prostu, wygląda to mniej więcej... Ale znowu wybuchowa gra, to znowu użyłaś słowa. Poczekaj, jeżeli się mogę włączyć, dobrze? Ja przepraszam. Dobrze. To wymyśl coś innego. Nie, no ależ oczywiście, że tak, słuchajcie, i tu właśnie pojawia się konkurs, moi drodzy. Macie czas do końca webinaru na to, żeby wymyśleć synonim bomba, ale taki, który nie będzie, prawda, wywoływał tutaj nam algorytmów Google, NSA czy innych. Czekaj, w Polsce to nas podsłuchuje, jak się nazywa to, co nas podsłuchuje? No jest takie, co nas podsłuchuje, tak więc żeby wymyśleć, słuchajcie, synonim słowa bomba, najbardziej finezyjna, że tak powiem, nazwa wygra webinar. Tak więc Ewa, dziękuję, już jadłem kolację. Ziemniaki z gzikiem. Tak więc może być taki konkurs, Monika? Pewnie. Okej. Okay. Mogę już? Pobawimy się. Tak, przepraszam. Dobra, no i teraz zobaczcie. Trzy cyferki, trzy literki i moje pytania na karteczkach. I ja teraz czytam uczniom pytanie, kiedy używamy czasu present simple? Ktoś się zgłasza chętny. To znaczy ja sobie wybieram kogoś, kto jest chętny, bo jak będę czekać, aż ktoś będzie chętny, to może mi się lekcja skończyć, a i tak trwa tylko 30 minut. No więc ktoś tam sobie odpowiada na to pytanie, lepiej, gorzej, pomagam i tak dalej, na wesoło. No i teraz ten ktoś na zakończenie mówi do mnie, dobra, 1C. A tu się okazuje, że bomba. No i przykro mi, ale to nie jest koniec odpowiedzi. Bomba oznacza, że wybieramy kolejne pytanie. No to zadaję mu kolejne pytanie, na przykład jak tworzymy czas present continuous, podaj jakieś przykłady, a on mówi do mnie 2B. No i się okazuje, że dostał 15 punktów. I to nie jest, słuchajcie, nic wielkiego, bo zobaczcie, co się tutaj kryje. Tutaj po prostu jest punktacja i są trzy bomby. Te trzy bomby za każdym razem są inaczej ułożone, ale ponieważ to jest gotowa gra, ona za każdym razem, ten algorytm jest inny, te bomby układają się w innym miejscu, więc mogę sobie to wykorzystywać na tylu lekcjach, na ilu chcę. Ona jest tutaj zawsze w tym samym miejscu, zawsze w ten sam sposób się włącza. Natomiast już to, co tak naprawdę muszę zadać, bo oczywiście mogłabym stworzyć Kahoot i Quizzes i tak dalej, ale to wszystko jest bardzo pracochłonne. A tych pytań, które muszę zadać non-stop w sieci, żeby po prostu oni to sobie utrwalali, te wszystkie odpowiedzi na te pytania, ktoś mógłby powiedzieć, że a po co jest im teoria? No, teoria jest po to, że jak uczeń ma na przykład dysleksję albo jakieś inne problemy, jeżeli chodzi o układ zdania i tak dalej, to dopóki się tak naprawdę nie nauczy teorii, to nie zrobi tego zdania, ponieważ niektórzy po prostu muszą mieć wzór i według tego wzoru przez jakiś czas robią, aż w końcu są na tyle odważni, żeby się od tego wzoru odkleić i robić swoje własne zdania. W związku z tym my trenujemy te wzory bez przerwy. I to mi pomaga uatrakcyjnić ten moment, kiedy zadaję pytania. Oprócz tego w tych scoring systems jest jeszcze coś takiego jak koło fortuny. I to koło fortuny jest również już gotowe. Za momencik się załaduje. Okej. No i zobaczcie, za chwilę wylosuje mi się jakiś tam numer, dajmy na to 2000, no i po odpowiedzi ktoś zdobywa sobie 2000. Powiedzmy, że odpowiadają trzy osoby, zadaję im pytania, no i jedna wygrywa przywilej na przykład bycia duchem na kolejnej lekcji. Co to znaczy być duchem? To znaczy, że jeżeli wołam imię, to można po prostu napisać na czacie, jestem duchem i odpocząć przez jedną lekcję online.
Bo zakładam, że no niektórzy uczniowie, nie we wszystkich grupach, jasne, ale niektórzy uczniowie też już mają dość tych online'ów. Nawet ja, chociaż przyzwyczajona jestem do tego, żeby mówić do kamery, nawet ja czasami mam ochotę wyłączyć tą kamerkę i po prostu zrobić lekcję bez pokazywania mojej twarzy. Więc wtedy są bezpieczni, mogą odpowiedzieć albo nie odpowiedzieć, ale wygrywają w ten sposób przywilej, a ja dostaję to, co chciałam, czyli dostaję odpowiedzi i dostaję powtórzenie. Jeżeli wejdziecie sobie w Classroom Tools, no to tutaj już przepadniecie. To już można przez całą noc klikać. Pierwsza rzecz to są kostki. Kostki przydadzą się każdemu, bo czy to rolowana opowieść, czy to cyferki, czy to liczenie na matematyce. Kostka jest prześliczna, taka przeźroczysta, plastikowa, no i rusza się powoli. To nie jest jakiś taki ruch, że ktoś tam zwymiotuje nam na lekcji, tylko rusza się w bardzo przyjemny sposób, taki niedrażniący dla oka. Oprócz tego w Classroom Tools mamy jeszcze coś takiego jak narzędzia interaktywne. I tu, jeżeli jesteś anglistą, to oświadczam, że już przepadłeś. Natomiast jeżeli uczysz innego przedmiotu, to rzuć okiem na Classroom Soundboard, ponieważ spójrz, jest dzwonek. I też zwróćcie uwagę, że bardzo przyjemny dla ucha. To nie jest żadne dudnienie. Jest otwieranie drzwi. Timer. No i moje ulubione dwa przyciski. Na tak i na nie. Zobaczcie, robimy tekst, w którym trzeba powiedzieć, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. Ktoś odpowiada na pytanie do tego tekstu, a ja mogę kliknąć. A jeżeli jest źle, to jest taki dźwięk. I już jest troszeczkę weselej i troszkę śmieszniej, a przecież przygotowując do egzaminu ósmoklasisty, takich zadań tam jest na masę, gdzie trzeba odpowiadać prawda, fałsz, tak, nie i tak dalej. Więc warto wykorzystać taką odrobinę technologii, żeby w czasie tej lekcji online też było tak troszeczkę po prostu fajniej. Następna rzecz, która tutaj jest fajna też, to jest Classroom Timer, czyli taki, proszę bardzo, mogę ustawić czas na wykonanie zadania, udostępnić pulpit, start i będzie się naliczał czas. Oprócz tego są oczywiście jeszcze inne rodzaje kostek, są też różnego rodzaju generatory. I jest generator przypadkowej litery. Zobaczcie, generujemy X. No i proszę bardzo, podajemy jakieś słowa, które zawierają tę literę w sobie. Inna litera Z. I już mam bardzo ciekawy początek lekcji na rozgrzewkę. To akurat dla językowców się przyda. Ale na języku polskim dlaczego nie? Dlaczego by tam te dwie minutki nie zrobić takiej zabawy na rozruszanie? Oni bardzo często łączą się z nami prosto z łóżka, więc są lekko przyspani o 8 rano. W związku z tym zawsze jest to jakiś sposób na obudzenie, bo ja od razu mówię, kto ma mówić, albo czekam, aż się zgłoszą, no ale są takie grupy, gdzie mogę czekać, tak jak powiedziałam, wieki. Co więcej, tutaj jeszcze są takie inne darmowe generatory, bardziej dla anglistów, ale dla innych nauczycieli są tutaj również tablice obliczania wyników. Na przykład taka. Mamy drużyny 3, możemy zmniejszyć i jeżeli drużyna odpowie, możemy naliczać punkty i one będą widoczne na ekranie. Jeżeli dodatkowo w prawym górnym rogu klikniecie
tę tutaj ikonkę powiększania ekranu, to to będzie wyglądało w ten sposób. Pytania płyną od nas, bo przecież tak naprawdę mamy to wszystko w głowie i możemy zadawać pytania na bieżąco, a na ekranie pojawia się odliczanie wyników, no i drużyny też widzą, tak, kto prowadzi, czy dziewczynki, czy chłopcy, czy ta drużyna, czy inna drużyna, no i jest zawsze już trochę większe napięcie. Nie będę zdradzać wszystkich sekretów tej strony, bo w zasadzie tutaj, w tej zakładce Classroom Tools, znajdziecie jeszcze mnóstwo innych ciekawych rzeczy. Online Games i Classroom Tools. Zajrzyjcie w te dwie zakładki, a jeżeli jesteście anglistami, zajrzyjcie we wszystkie pozostałe zakładki, bo naprawdę warto. I stąd czerpię właśnie takie drobne aplikacje, które uprzyjemniają nieco lekcje. Często korzystam z takiej kostki w pudełku. Tak to wygląda. Do tego mogę się pozbyć na przykład tej kostki różowej i pomarańczowej i jeszcze raz rzucić kostką jedną. Też wygląda całkiem nieźle i można dla odmiany wykorzystać. Na stronie SendTeacher mogę zrobić mnóstwo rzeczy, które mi się przydają na lekcje, ale najbardziej korzystam z jednej. To jest w zakładce Printables, tutaj z ołóweczkiem, czyli Literacy, to wybieramy, zamykamy reklamę i tutaj pojawia się opcja robienia kart do pokazywania. Oczywiście można sobie takie karty zrobić, jakiś szablon w Wordzie czy tam w jakiejś prezentacji, ale tutaj to jest banalnie proste. Dajmy na to, że uczycie, chcecie powtórzyć jakieś zagadnienia czy jakieś daty z historii czy jakieś pojęcia geograficzne. Oczywiście można zostać z wyłączoną kamerką i po prostu mówić te słowa, ale można też włączyć kamerkę i po prostu je pokazać, bo przecież dla wzrokowców to jest bardzo ważne, żeby oni to zobaczyli, bo być może, że akurat tę lekcję zapamiętają i to słowo, bo pani pokazywała i miała taką minę, a nie inną minę. Albo na przykład, tak jak moi uczniowie zauważyli ostatnio, że ja się przesiadam, siedzę po różnych stronach stołu. I rzeczywiście tak jest, bo jak mi się nudzi, to się przesiadam na drugą stronę, a jak mi się nudzi, to jeszcze przestawiam stół, no bo już tak, wiadomo, tak długo tutaj siedzę, że już muszę sobie jakieś życie urozmaicać. I teraz, żeby zrobić takie karteczki, wystarczy kliknąć Create New Word List, czyli tę pomarańczową zakładkę i wpisujemy daty. Na przykład 1945, dodajemy dodaj słowo. Po angielsku cat, Euglena. Co tam Wam tylko przyjdzie do głowy, co chcecie powtórzyć do egzaminu na przykład ósmoklasisty, ja ostatnio mam taką, po prostu już zaczynam mieć taką fazę, bo mam siódme klasy, no i trochę się o nich martwię, w związku z czym już zaczynam im tak świecić po oczach różnymi rzeczami, które potem się pojawiają w repetytorium. I mam taką nadzieję, że jak oni zobaczą to w repetytorium, to sobie przypomną, a pani nam to pokazywała online. No i zobaczcie, jak już sobie taką listę zrobię, a można tych słów dać naprawdę bardzo dużo. Ja czasami sobie taką listę przygotowuję w ciągu tych 10 minut przerwy pomiędzy jedną lekcją a drugą, bo ja pracuję teraz w klasach starszych, w związku z czym jestem w domu. Sylwester ma troszkę mniej szczęścia i biega po szkole. No ale mogę usiąść i chwilkę sobie takie coś przygotować. Jak już mam to gotowe, to klikam użyj tej listy i uwaga, tutaj muszę sprawdzić błędy, bo już nie będę mogła do tego miejsca wrócić. Użyj tej listy i zobaczcie, generuje mi się kartka A4. No i teraz mogę zdecydować, jak wielkie mają być to wyrazy. Rozmiar czcionki, rozmiar karty. To może być 16 karteczek na stronę. Ja przeważnie robię 6, bo jak je pokazuję online, to wtedy je ładnie po prostu widać. Mogę wybrać jeszcze styl mojej karty.
Jak mam na przykład różową bluzkę, to mogę mieć różowe kartki. Takie są uroki online'u. Żartowałam, no ale dlaczego nie w sumie? Zobaczcie, mogę zrobić sobie takie różowe i mogę też wybrać czcionkę. I bardzo fajne jest to, że jest tutaj czcionka Open Dyslexia, czyli czcionka przyjazna dyslektykom. Możemy tę czcionkę wybrać i wtedy te napisy wyglądają nieco inaczej. Wiadomo, że teraz online ciężko jest tym naszym dyslektykom. Co by to nie mówić, nie dość, że online, nie dość, że tych wzrokowych bodźców jest nieco mniej, no bo jednak z nauczycielem, który mówi, rusza się, ma jakąś mimikę twarzy, jest prościej, a mnie nie widać przecież, jak ja pracuję na Teamsie i udostępniam pulpit, to mój widok znika, więc oni nie widzą mojej twarzy, czy jakiejś ekspresji, mimiki, spojrzenia, nie wiem, błysku w oku, muszą po prostu patrzeć się tylko na ekran. Więc to jest jakiś mój sposób pokazania rzeczy w połączeniu ze mną, bo ja wtedy jestem na kamerce, i oni widzą, co ja im pokazuję. Tak naprawdę rozmawiamy ze sobą tak, jakbyśmy siedzieli naprzeciwko siebie. I jak to już zrobimy, to możemy jeszcze wybrać poziom jakości, czyli na przykład wysoką jakość. To jest taki naprawdę linia jak żyleta. I klikamy Print Preview, czyli podgląd. I zobaczcie, mam już gotowy podgląd i teraz jeszcze muszę zrobić jedną rzecz. Żeby to wydrukować, to zapamiętajcie, nigdy nie drukujcie przez ten zielony przycisk. Bo kiedy drukujemy przez ten zielony przycisk, to on zatraca przerwy pomiędzy stronami. I czasami na przykład ucina, pół jednego słowa jest na jednej stronie, pół na drugiej. Lepiej zawsze jest pobrać PDF i drukować to z PDF-u. To taka dobra rada, bo czasami jak mamy na przykład, nie wiem, do wydrukowania tych 15 stron, no to lepiej naprawdę zrobić to z PDF-u, niż później wyrzucić co drugie słowo, bo się wydrukuje tylko do połowy. Pamiętajcie, z tego miejsca nie drukujemy przez ten zielony przycisk, tylko klikamy pobierz PDF. PDF pobiera nam się do plików pobranych, czy tam gdzie macie ustawione zapisywanie i już możecie zacząć wycinać to, czy zalaminować sobie i pokazywać. Przez tą całą edukację zdalną naprodukowałam już taką ilość tych kart, że starczy mi ich do końca życia. No chyba, że zdecydujemy o zmianie podręcznika, ale mam nadzieję, że nie, bo już mam taką bazę materiałów, że byłoby mi po prostu żal. Kolejnym drobiazgiem, który bardzo często wykorzystuję, to jest koło fortuny z dźwiękiem i ono się nazywa Wheel of Names. Tych kół fortuny jest naprawdę bardzo dużo, natomiast bardzo często jest tak, że żeby coś wylosować, to musicie na boku mieć w Wordzie jakąś listę czegoś, dat, słówek, imion. Natomiast tutaj to koło fortuny może się połączyć z waszym dyskiem Google i możecie odtwarzać swoje koła różnego rodzaju za każdym razem, kiedy tylko chcecie. Zobaczcie, ja kliknę sobie na przykład Open. On chwilkę pomyśli, muszę się zapisać Googlem. O, i zobaczcie, tu są różnego rodzaju moje koła fortuny. I na przykład mogę wybrać to koło fortuny, otwórz i gotowe. No i nie muszę pamiętać, gdzie mam jakiś tam dokument, tak, żeby to tutaj kopiować, bo tutaj oczywiście mogę zawsze wszystko zmienić. No bo te koła fortuny mam pozapisywane do co którejś tam lekcji, nie do wszystkich ich potrzebuję. No a tu akurat budujemy zdania, w związku z czym jak najbardziej koło fortuny się przyda. Kiedy chcę stworzyć nowe koło fortuny, muszę kliknąć New. Ok, ładuje mi się takie byle jakie koło.
muszę wpisać dane, na przykład. Ok, to się wyrysowało, usuwam. Wpisuję tutaj dane. Dajmy na to, że to będą takie cztery kolory. I teraz mogę jeszcze to koło fortuny dostosować. Wybieram opcję tutaj z paletą farbek. I teraz wybieram, jaki to będzie dźwięk. Zobaczmy, co to jest. Okej, może być. Okej. Teraz, czy ma się poruszać powolutku? Czy troszkę szybciej? Ja wezmę opcję powoli. O, niech tak zostanie. Ok. Aha, jeszcze co się stanie po wylosowaniu? No to niech będzie na przykład fanfara. Ok. I usuń to słowo po 5 sekundach, ale ono się tak naprawdę nie usunie. Bo ono po otworzeniu tej koła fortuny jeszcze raz, nadal będzie to słowo widoczne. Klikamy OK. Zobaczcie. No i teraz mogę już wziąć taką osobę do pytania albo po prostu zapytać o znaczenie tego słowa. No i oczywiście mogę to koło fortuny zapisać i ono się zapisze jako kolejne koło fortuny na moim dysku Google. I dla mnie to jest bardzo ważna sprawa, dlatego że ja nie lubię różnych rzeczy robić 10 razy. Jest jeszcze opcja ciemna. Zobaczcie. I teraz paradoksalnie normalnie na ekranie monitora to bym pewnie tego nie użyła. Ale teraz skoro ja już mam czasem dość tego białego ekranu i tego kontrastu między czernią a bielą, to co dopiero niektórzy uczniowie, jak mają ileś tam lekcji ciągiem i tak patrzą w ten ekran bez przerwy i oglądają te prezentacje, oni też mają prawo już mieć tego dość. W związku z czym można sobie tutaj ten ekran przyciemnić. No i oczywiście można sprawić, żeby on był na pełnym ekranie, żeby nas nie rozpraszały reklamy. OK, no i tak naprawdę gotowe. Tu jeszcze sobie możecie popatrzeć, poczytać zasady użycia i tak dalej. Bardzo prosta rzecz, jednocześnie chyba najlepsza z tych wszystkich kół fortuny, które obecnie gdzieś tam krążą w sieci, właśnie dlatego, że dane zapisują się na naszym dysku i możemy w każdej chwili te dane odtworzyć. Następny drobiazg to jest otwieranie zagadek. Bardzo śmieszna rzecz, bardzo śmieszne miejsce, ponieważ można tu zrobić mnóstwo różnych innych rzeczy. Nie wszystkie akurat się przydadzą, ale jedna jest bardzo fajna. Oczywiście dla młodszych klas można zrobić takie trochę inne puzzle, czy zrobić taką online'ową krzyżówkę ze słowem kluczem, albo nawet quiz. Natomiast mnie się podoba bardzo coś, co nazywa się scavenger hunt i to są takie kłódki. Klikamy stwórz. Ja zrobiłam już dwie takie kłódki, więc wykorzystałam limit. Musiałabym z drugiej przeglądarki Wam pokazać, jak to wygląda. Nie zamierzam tego kupować, bo są jeszcze inne miejsca. Można też uzyskać taki dostęp bezpłatny, ale trzeba do nich napisać. Ja jeszcze nie miałam czasu do nich napisać, więc postaram się odnaleźć moje kłódki za moment, żeby pokazać, jak to wygląda. Lub spróbujemy zrobić to
z przeglądarki Chrome. Może łyknie. O, jest, udało się. Czyli kilka przeglądarek i można mieć kilka linków do kłódek. OK. Wpisujemy nasz tytuł. Na przykład zagadka 1. Tutaj musi się pojawić polecenie. Wykonaj zadanie i zapamiętaj kod. Kropka. Ma link. I teraz musimy tutaj załadować link do naszej zagadki i wtedy taką zagadkę można otworzyć. Weźmiemy zewnętrzny, no i na przykład załadujemy tutaj link do mojego bloga. OK. I mój kod do odtworzenia to jest na przykład 12345123455. No i jeszcze przydałby się jakiś obrazek, żeby ta zagadka ładniej wyglądała. Proszę bardzo. OK. I możemy dodać kolejne wyzwanie. Jak już to wszystko mamy gotowe, to wchodzimy sobie w ustawienia. Kto to zrobił? Monika. I opublikuj. Zapisujemy tym różowym panelem i już mamy opublikowany nasz link, którym się oczywiście możemy podzielić. OK, i teraz ktoś sobie wchodzi w ten link i zobaczcie, co widzi. Proszę bardzo, klika w te puzzle. Wyświetla mu się blog albo na przykład Learning Apps albo Wordwall. Musi wykonać zadanie, a na koniec tego Learning Apps dostaje na przykład zamiast super to zrobiłaś, pojawia się kod 1, 2, 3, 4, 5. Unlock. Gotowe. I dopiero wtedy, kiedy otworzy jedną zagadkę, może przejść do drugiej. Ja musiałabym na jednym koncie i drugim wyczyścić i znów mieć 4. Ale jak sobie ściągnę jeszcze Firefoxa, tutaj to będę miała 6. Więcej na razie nie potrzebuję online. Natomiast aplikacja jest warta rozważenia, jeżeli Wam się spodoba i będziecie mieć ochotę zobaczyć, co tam więcej jest, to czasami warto jest zainwestować. Natomiast podobnie działają kłódki w aplikacji Flipity. One są tutaj. Ja tylko pokażę, jak to działa. Mamy za mało czasu, żebym pokazała, jak to zrobić, bo to chwilkę zajmuje. Ale zobaczcie, po wykonaniu tego quizu, który również łączy się z naszym kontem Google i można go tam zapisać te pytania, klikamy sobie kłódkę, odpowiadamy. Klikamy sobie w kluczyk i kłódka się otwiera. I na przykład moi uczniowie mieli tak na dzień dobry 15 słówek z angielskiego. Musieli przetłumaczyć je na język polski albo na angielski i pokazać mi do kamerki telefon, że mają już otwarte wszystkie kłódki albo wysłać mi zrzut ekranu. Zawsze to jednak jest inaczej, kiedy tam po drugiej stronie uczeń jest zaangażowany, a nie tylko siedzi i słucha, a musi coś zrobić, bo przecież pomyślcie sobie, my jak oglądamy webinar, no to czasem siedzimy i słuchamy i robimy razem z kimś tam coś, a czasem tak naprawdę robimy 1000 rzeczy i myślimy sobie, oj dobra, obejrzę to kiedyś, a to kiedyś nigdy nie nadchodzi. Więc jeśli uczeń tam po drugiej stronie jest zaangażowany i coś robi z nami, to mamy pewność, że coś tam w tej głowie zostanie. W moim piórniku zawsze jest jedna wirtualna tablica,
tak naprawdę kilka więcej. Ja wybrałam tę, którą lubię najbardziej i już ją kiedyś tutaj pokazywałam. Nazywa się EZRide Banku. Również loguję się przez moje konto Google. Wiele rzeczy robię przez to konto, dlatego warto je mieć. No i zobaczcie, mam gotową tablicę. W razie gdyby na przykład nie działała Wam tablica Microsoftu, możecie z powodzeniem skorzystać z tej tablicy tutaj. Można po niej pisać i można również, zobaczcie, zaprosić uczniów. Wyświetlamy kod QR, uczniowie ten kod skanują i za moment pojawiają się już na naszej tablicy i mogą z nami współpracować. Oprócz tego wartościowe są tła, które tutaj można załadować. Tutaj w dolnym rogu, w prawym dolnym rogu jest taka rolka papieru toaletowego, dzieci tak mówią, ja też tak mówię już. Ok, i zobaczcie, tutaj są różnego rodzaju tła. Ale co jest fajne, że można załadować własne tło. Klikamy ten plus i ładujemy na przykład takie tło. I na przykład zadaniem uczniów jest wejść na naszą tablicę i podpisać wszystkie elementy, które są na tej tablicy widoczne lub zrobić wspólnie coś innego. Kolejnym drobiazgiem jest walizka szpiega, ale uwaga, ja tutaj oznakowałam to, że jest to rzecz na iPad. Natomiast absolutnie walizkę szpiega uwielbiam i już pokazuję Wam, jak ta walizka działa. Proszę o chwilę cierpliwości, już się przełączam. Sylwester, widzisz walizkę szpiega? Nie śpij tam, bo czerwoną kropkę dostaniesz. Moment, mikrofon musiałem włączyć. Widzę. A ty się tak wolno włącza ten mikrofon. Potrenuj troszeczkę w domu. Tak samo jak naszym uczniom na online. Tak więc cierpliwości, Pani Moniko, proszę. Widzisz walizkę szpiega? Tak. Dobrze, to tylko tyle chciałam. Okej, no i zobaczcie. Macie teraz takie zadanie. Sylwester, przyłóż palec do kamery. Przyłożyłeś? Ale ubrudzę sobie. No to polisz palec. Przyłóż palec do kamery. Kamerę sobie ubrudzę. No i teraz musimy sprawdzić, czy Sylwester mówi prawdę. Tak? Sylwester, jesteś grzecznym nauczycielem w online, tak? Oczywiście, jak większość. No to sprawdźmy. Same piątki. No, zgadza się. Jesteś zaakceptowany. Taka głupiutka rzecz naprawdę, a może bardzo rozbawić uczniów, bo na przykład zawołam kogoś do odpowiedzi, bo ja nie robię generalnie takich sprawdzianów pisemnych, bo to jest język. Można zrobić sobie tłumaczenie strony, jest podpowiedź i tak dalej. To nie ma sensu po prostu udawać, że to się robi samodzielnie tam po drugiej stronie. W związku z czym ja ich bardzo często o różne rzeczy pytam. No i czasami, żeby było weselej, to wybieram sobie jakąś osobę, mówię, przyłóż palec do kamery. Sprawdźmy. Rzeczywiście czasami jest ten palec zweryfikowany, a czasami nie. Tak? Więc jak nie jest zweryfikowany, no to nie może odpowiadać, bo no to jest tajemnicą objęte państwową. Lecimy dalej. Noctowizor. Uwaga, pokazuję słówka, które chciałabym, żeby zapamiętali do tej lekcji. Albo na przykład bohatera naszej opowieści. To jest noktowizor. I
Jest tu też zmieniacz głosu, można sobie zrobić swój własny paszport. Także taka śmieszna zabaweczka, ale niestety tylko na iPad. Życie mi uratowała jedna aplikacja. Ostatnio miałam hospitację pani dyrektor. No i dosłownie na 2 minuty przed, no nieopatrznie zupełnie, kliknęłam aktualizację. Generalnie tego nie robię, bo się aktualizuje mi komputer w nocy, ale coś mnie tak naszło i po prostu kliknęłam. No i tu w stresie patrzę, 9 minut, nie mogę już tego cofnąć, no to ja szybko wchodzę przez tablet. No ale myślę sobie, dobra, a prezentacja, a podręcznik ten interaktywny do wyświetlenia, no co ja teraz zrobię, była lekcja zaplanowana, muszę sobie poradzić. No i dzięki temu, że kiedyś znalazłam sobie te moje segregatorki, to już pewnie wiecie, bo to już się przykleiło do mnie, te moje segregatorki, uwielbiam je, nic tego nie zastąpi, klikam sobie w segregatorki, a tutaj zobaczcie, mam moje gotowe lekcje do swojego podręcznika. No i to była lekcja akurat pierwsza, przepraszam, trzecia. O, i mam tutaj interaktywną wykreślankę. Mam powtórzenie słownictwa. Zobaczcie, tu są fiszki. Więc już mogę robić całkiem fajną lekcję, wykorzystując to, do czego mam dostęp przez tablet. To są te kłódki, o których opowiadałam. Zobaczcie, apartament, uczeń sobie odpowiada. Jak odpowie, to mu się ta kłódka otwiera. Mam koło fortuny, które wygląda w taki sposób. No i mam swoje ulubioną rzecz, czyli magnesy. I tutaj wyświetlam je na pełnym ekranie. Akurat nie na tablecie na przykład, ale mogę je wyświetlić na pełnym ekranie. I te magnesy są ruchome. Więc mogę wybierać rzeczy do historyjek, czyli mogę cały czas ćwiczyć te rzeczy, które wprowadziłam na poprzedniej lekcji, ale co jest najfajniejsze, że w tym moim piórniku dzięki tej aplikacji, to tak naprawdę ja sobie wchodzę do wszystkich moich podręczników i w razie, gdyby się waliło, paliło, ja mam tutaj swoje rzeczy poukładane rozdziałami i bez problemu mogę sobie prowadzić lekcję, tyle że oczywiście nie mogę przekazać kontroli ekranu, bo uczeń nie może jakby klikać na moim tablecie, musi to robić na moim laptopie. Tu mogę im przekazać kontrolę, natomiast kiedy wyświetlam z tableta, już nie. Natomiast LiveBinders jest aplikacją, to jest mój absolutny hit i tych segregatorków zrobiłam już tak dużo i ratują mi życie nie jeden raz na zastępstwie, jak mam jakieś znienacka, nawet teraz online, jak dostaję zastępstwo i mam się połączyć z dziećmi, których widzę pierwszy raz na oczy, a w zasadzie to nie widzę, to jednak nie muszę specjalnie wcześniej się przygotowywać, bo mam to wszystko już w tych segregatorkach. Wrócę teraz z powrotem do bloga i pokażę jeszcze jedną rzecz. To są puzzle z quizem. Ta aplikacja ostatnio krąży bardzo intensywnie po sieci i ja też się na niej zatrzymałam i naprawdę jest genialna. Popatrzcie, ładuję swój obrazek, na przykład, o teraz wybiorę ten i do tego wybieram sobie, jakie puzzle chciałabym, żeby się pojawiły. To może być mój quiz, który zaraz pokażę i to może być też zagadnienie matematyczne. Jeżeli jest to zagadnienie matematyczne, to wybieramy sobie poziom, na przykład łatwy. Wybieramy sobie poziom trudności gry, na przykład również łatwy. Tutaj jeszcze dodatkowo, pewnie pomyśleliście, a ja nie chcę tylko samego dodawania, tylko coś więcej. Tutaj można samemu sobie ustalić, co się konkretnie chce. Jeśli dodawanie, to czy od 0 do 10, czy może do 20, tak? Czy to ma być mnożenie, ale takie łatwiutkie?
O, i jak to już masz się gotowe, tu się pojawiają pod spodem przykłady, więc można zdecydować, czy to za trudne, czy nie. No i popatrzcie, jak to już mam gotowe, to klikam sobie share. Uwaga, to bardzo ważne, bo jeśli chcecie udostępnić link, to najpierw to, czyli share. I kopiujemy link. I już można to udostępnić. Albo można kliknąć start. I jak wyglądają takie puzzle? Zapewne znacie Jigsaw Puzzle. Tam też można zrobić samemu puzzle, ale te są takie fajne, bo ich nie ma. Trzeba najpierw coś policzyć, wpisać wynik i dopiero się pojawi puzzle. Na przykład 12 plus 4 to jest 16. I pojawił się puzzle. No i można pani wysłać zrzut ekranu, że się te wszystkie puzzle udało otworzyć i zrobić działania. Ja tutaj dałam przykład takiego z quizem, pokażę na zakończenie. Z quizem również jest super. Start. O, zobaczcie. Jesteśmy teraz w grupie zainspirowani. Jaki jest adres mojej strony www.monikakapusnia.com? Jak się nazywa moja grupa FB? Nauczycielnia. A jestem też administratorem grupy Zainspirowani i aktywna tablica Inspiracje. Oboje tutaj z Sylwestrem prowadzimy te dwie grupy, więc zapraszamy. Na moim blogu, czyli monikakapusnia.blog, znajdziecie te wszystkie kostki, które klikałam, czyli ten piórnik, e-piórnik Belfra. Oprócz tego jest jeszcze parę innych, może Wam się przydadzą. Jeżeli chodzi o Socrative czy Koła Fortuny, to na pewno znajdziecie w mentorowych inspiracjach nagrania, więc przejrzyjcie, co tam mamy. Tam naprawdę jest bardzo duże zaplecze różnego rodzaju szkoleń i moich, i Asi, i innych jeszcze. Więc zapraszam serdecznie. A jeżeli chcecie moje linki, to one są już dostępne właśnie tutaj na moim blogu. Ja jeszcze pobiorę link do tego mojego bloga i już do Was wracam. I proszę bardzo. Wywołałaś te filmiki, tak więc bardzo Ci dziękuję. Właśnie brakuje nam czasu na przegadanie pewnych rzeczy, ale słuchaj, myślałem dawno temu, w Ameryce jest coś, co nazywa się Throwback Thursday, czyli takie powroty właśnie do takich tygodni. Chyba Monika, słuchaj, będziemy wyciągać te wszystkie zagrania, bo mamy ich naprawdę sporo. To jest naprawdę, w tej chwili... posłuchaj, przez tyle lat, to już przecież zobacz, ile to jest lat. Ja już mieszkam we Wrocławiu 5. rok, a zaczęłam aktywną tablicę i potem z tobą 5 lat temu. To już 5 lat nagrań jest. Nie, 5 lat? Nie, nie postarzaj nas. 3? Ja się przeprowadziłam tutaj w 2016 i w 2016 zaczęła się aktywna tablica i ja szukałam sieci, bo nikogo tutaj nie znałam. I tak trafiłam na mentorowe inspiracje i do aktywnej tablicy. Nie, tak? Już no, to było ten, czy to w Lublinie? Dobra, słuchaj, ale tak, wracając do tematu, mamy ponad 100 filmów, które są nagrane i szybko sprawdzając, słuchajcie, kanał naszego tutaj partnera, bo to wyrzucane jest wszystko na YouTube'a mentora, czyli mentor systemy audiowizualne. Patrzę. Zerknę na playlistę. Na samej playliście Mentorowej Inspiracji mamy 109 filmów w tej chwili. I jak sobie cofniemy do najstarszego filmu, czekaj, dosłownie, to ci powiem, Monika. W internecie nic nie ginie, to jest fajne, prawda? Zawsze zatem, chociaż nie, dobra, nie ułożyło mi się w takiej liście, jakbym chciał. To momencik. Nie tak zrobimy, po wideo. Ale rzeczywiście. W międzyczasie, moi drodzy, ja tylko wspomnę o tym, bo będziemy starać się mieć dla Was takie specjalne oferty i promocje, że jeżeli zdecydujecie się, słuchajcie, to na hasło Zainspirowani możecie dostać do monitora
statyw gratis. Monika. Nagrania tutaj, bo poprzednie nagrania to gdzieś indziej się znalazły. Webinarium numer 7, aktywna tablica, to było 2 lata, czyli 3 lata temu. Ty za dużo lat nam dodajesz. Naprawdę. Trzy lata. A może gdzie ty 5 lat? 3, jak ja cię poznałem, to ty jeszcze w Lublinie mieszkałaś. Myślałam, że jeszcze było mało. My się poznaliśmy wcześniej. Tak więc słuchajcie, a Monika jak zawsze fenomenalne, te jej epiórniki i zbiory w ogóle aplikacji naprawdę zawsze podziwiam, gdzie ona to znajduje. Jeszcze zapomniałam podsumować, słuchajcie, o jednej ważnej rzeczy. Toczyła się ostatnio też taka dyskusja w jednej z grup nauczycielskich, no i tam było bardzo dużo aplikacji i tak dalej. I ktoś zapytał, no tak, no ale po co to wszystko? No właśnie, jak już coś używać, to żeby to zrobić w konkretnym celu, z konkretną podbudową metodyczną, a nie tylko, bo się używa TIK-u. I jak sobie tak sobie, wiecie, jeżeli robicie to po raz pierwszy, zbieracie te aplikacje, to człowiek jest taki zafascynowany. A później, jak już tak okrzepnie trochę, to z tych aplikacji zostaje, wiecie, 30, których się używa, czasami nawet mniej. Bo nagle 30 ci zostało? A ja właśnie dzisiaj o tym... Trochę więcej. Matko Boska, a ja o tym rozmawiałem, że teoretycznie korzystam z 4. Znaczy, praktycznie. Ale co bardziej teraz? No to wiesz, tak? Explain everything, załatwia mi wszystko. I Genially, tak? Tam jestem w stanie zrobić po prostu wszystko, co sobie wymyślę. No ale lubię takie małe, drobne rzeczy, które nie wymagają przygotowania, a jak mi coś strzeli do głowy, to wiem, gdzie kliknąć i gdzie je mam, nie? Widzisz, może do Explaina kiedyś wrócimy. Ja tylko dodam, zawsze o tym wspominam, że Explain Everything był w pakiecie z monitorem MyBoard, ale mimo, że dawaliśmy go wtedy za darmo, czy mentor go dawał, taki, bo to był w ogóle mój pomysł, to w ogóle nikt go nie chciał. To było najlepsze. A rok Explain Everything dawaliśmy za darmo. To takie ciekawe. Problem z ankietą. Jaki problem z ankietą jest, jeżeli tym dzisiaj by był sam problem? Już sprawdzam. Ankieta. O, tak, rzeczywiście. Poczekajcie. To znaczy, że link mi wygasł. To momencik, dobra? Już to naprawiam. Aż dziwne, tak szczerze mówiąc. Dobra, zaraz dam jeszcze jeden link. Pamiętajcie, tak, rzeczywiście. Możesz, Monika, zagadać, a ja już patrzę, co się dzieje z Microsoft, bo ankieta oczywiście jest w Forumsach robiona. To ja tylko powiem, że jak na przykład czegoś szukacie, potrzebna wam jakaś aplikacja, zapytajcie w zainspirowanych, ja wam zawsze na to pytanie odpowiem, bo na pewno jest jakaś. Tylko ja mogę nie wiedzieć, że wam jest na przykład taka aplikacja potrzebna. No tyle lat gdzieś tam... siedzenia w tym wszystkim, w tym całym TIK-u, no wydaje mi się, że większość już z nami, jestem w stanie powiedzieć, czy się nadaje, czy się nadaje, czy to jest tylko wow, czy rzeczywiście można to jakoś obudować metodycznie, czy to będzie obudowa na siłę, czy też po prostu rzeczywiście aplikacja jest wartościowa, bo ja nie lubię obudowy na siłę, nie lubię znaleźć aplikację i na siłę ją korzystać z niej na lekcji, pomimo tego, że czuję, że ona tak tylko, wiecie, taka zapchaj dziurka. A propos aplikacji, Monia, słuchajcie, to nie jest tylko problem tej ankiety, ja więc wkleję wam już bezpośredni link do certyfikatu. Jeżeli chcecie i chcecie zostawić dobre słowa, także Monice, skopiujcie sobie ten link i zerknijcie jutro. Ogólnie Forums przestał działać, przynajmniej u mnie. I to jest ciekawostka, bo Microsoft, tak, te online tak dalej robią wiele. Trzeba było w Google zrobić? No, ale Google też czasami nie działa. Tak więc oj, raz nie działał. Raz nie działał, bo akurat sprawdziłem także inne ankiety, sprawdziłem sobie w ogóle, czy mi cokolwiek działa, tak, na przykład testy i słuchajcie, wszędzie mam niestety wystąpił problem. Nie wiem, czy to tylko u mnie, czy u was, a teraz wszyscy będą... Sprawdziamy, to nie będzie. A teraz właśnie, no ale to się nie śmiej, bo ja mam jutro sprawdzian w Forumsach, no. A wiesz, gdzie jest mój sprawdzian? Ja wiem, znam ciebie, rozmawialiśmy o tym. Tak, właśnie wpadło, ale pamiętaj, że ja muszę WSO przestrzegać.
Więc rzeczywiście, słuchajcie, być może jutro to my znaczy zapiszcie sobie te linki, dobra? A ja przepraszam za to, że nie działa Forms. Natomiast jakby nie jest to zależne ode mnie, wrzucam w takim odkładzie bezpośredni link, słuchajcie. A, Teamsy padły, tu mi piszą, słuchajcie, bo teraz przekleiłem się jeszcze na Facebooka. No fajnie, Teamsy padły, tak więc chyba wszystko padło, koniec świata. Wracamy do szkół. Ale spoko, moi uczniowie mają drugi link, taki awaryjny do live webinaru, my będziemy mieć lekcje do końca życia. Nic im nie przepadnie. No chyba, że mi się zepsuje internet. Ale Renata, spokojnie, wrzuciłem teraz certyfikat, link i jest certyfikat w Google'ach. Tak więc to, widzicie, to nie jest, nie uzależniamy, nie, w pełni się nie uzależniamy od Microsofta. No. Pamiętajcie, że łazik tak jest na Linuxie, nie na Windowsie. Nie, tak żartem, słuchajcie, ale każda aplikacja jest tylko aplikacją, jeżeli nie ma rzeczywiście takiej osoby, która właściwie ją wykorzystuje, to pierwsze. I jak to z technologią? Technologia pada, prawda? I bardzo proszę tą ankietę jutro wypełnić. Zostawcie dobre słowo Monice, oczywiście, to też dla nas ważne i coś, co byście chcieli. Co ty tam nie napisałeś? Co ty tam, jakie ty pytania? Nie, mam te standardowe pytania. Nie, takie. Nie uzgodniłeś tego ze mną, hello. Albo to jest ankieta dla wszystkich, taka sama. Aha. Tak, więc nie, to jest tam, tak. No, więc... A co nauczyciele Angelika, co też, bo coś ci się literówka ten i nie wiem, o, dają na tym. Natomiast rzeczywiście, słuchaj, padają, a nauczyciele padają, no to tak jak Teamsy i strony. Technologia jest tylko technologią i trzeba też wziąć na to poprawkę, również słuchajcie, po stronie uczniów. Jako tak zwany serwis wspierający u mnie w szkole mamy takie przypadki, że no, czasami nauczyciele oczywiście nie wierzą, bo uczniowie też potrafią kręcić, nie oszukujmy się. Nie wiem, jak tam u ciebie, Monika. A nie, mikrofon mi nie działa. Najbardziej lubię, jak znam takich, mam takich uczniów, którzy są, słuchajcie, to jest takie na koniec pogaduszki, którzy są youtuberami albo tymi gamerami i oni mają takie, wiecie, słuchawki takie ja z mikrofonem. Ja to mam takie z pracowni językowej od mentora, oni to mają, wiecie, takie za 500 zł i on mówi, że mu słuchawki nie działają, tak? A później pyka sobie w CS-a czy w co tam gra na ten i używa. Ale wiesz jeszcze, jak można oszukać panią nauczycielkę? Otóż na przykład można się, kto inny loguje się w przeglądarce na Teams, a kto inny loguje się przez aplikację. No i teraz tak, ty wołasz na przykład Jaś Kowalski, a Jaś Kowalski na czacie ci pisze, proszę pani, zepsuł mi się mikrofon. A tak, no, tak naprawdę to pisze Tomek Nowak, który jest zarejestrowany w przeglądarce, a Jaś Kowalski właśnie dosypia. Aha. No to, ale to można tak, ten, osobiście mnie nic nie zdziwi. Ja tylko wspomnę, słuchajcie, jeszcze, że oprócz tego, jak już jesteśmy przy lekcjach, to możecie zapisać się oczywiście na lekcję do naszego zakręconego Belfra, lekcja w środę 18, to jest webinar, który jest niestety płatny, ale naprawdę warto, mała grupa z Asią sam na sam i w ogóle będzie super fantastycznie. Natomiast słuchaj, a propos lekcji, Beata, takiego linku nie znalazłem do certyfikatu, przepraszam, tak czytam komentarze w międzyczasie, nie? Staram się robić wszystko. Natomiast jeżeli chodzi o lekcje, to naprawdę, ja się pytałem na przykład moich uczniów, tak? I wiesz, no część oczywiście siedzi w piżamach, prawda? I czytam w jakichś dresach, natomiast nie wiem, Monika, jak u ciebie, ale się zapytałem, bo ja się zdziwiłem, że ja jestem cały czas na kamerce, a to nie znaczy, że wszyscy nauczyciele wszędzie są na kamerce. Okazuje się, że tak. Wielu nauczycieli pracuje tylko głosowo, znaczy oczywiście kwestia wyboru każdego. Ja bym się tak głupio trochę czuł mimo wszystko. Niech patrzą na mnie, chociaż tyle im zostało, nie? No, a ten link do szkolenia dla polonistów, aha, to wysyłam jeszcze raz, dobrze? Link do szkolenia to zapisy do szkolenia tutaj, Beata na Facebooku, ci pod spodem poklejam z konta mentora. I wracając do tych rzeczy, słuchaj, u mnie ostatnio, i to była siódma klasa, bardzo fajnie było, bo mam, jedna uczennica poszła w odwiedziny do drugiej, oczywiście fajnie, że się dziewczyny spotkałem. Jedna siedziała przed kamerką, a druga siedziała obok, poza kamerką. Ja się pytam, tak? Dajmy na to, nie będę imienia zdradzał, nie wiem, Jadzia.
dlaczego nie pojawia się w kamerze? Ona mówi, bo ja nie jestem jeszcze gotowa, nie? A ja patrzę, taka ręka się wysuwa, tak do boku, czekajcie, ja tak wezmę, ręka się tak wysuwa i bierze paletkę cieni i znika paletka cieni, która była za Krysią. Słuchaj, więc paletka cieni znikła, 10 minut później niecałe pojawia się już ta Jadzia, pełnej krasie i tak dalej. I teraz jest gotowa. Tak więc słuchaj, stwierdziłem, że przynajmniej jest pożytek jakiś z tej lekcji, że dziewczyna poszła, umalowała się na języku angielskim i tak dalej. Tak więc to już jest plus, a nie takie siedzenie w barłogu, jak to mawiałem nasi dziadkowie, czy chociażby w dresach. Bo jakbyśmy sobie tak pogadali, to na pewno zgodzi się ze mną i nie tylko ty, ale wy również, będący jeszcze z nami, że sporo dzieciaków nawet się po prostu nie przebiera, nie? No tak. No dlatego... tak, ale też, wiesz, popadają w taki marazm, nie? Takie, no, jest jednak ciężko tak przez cały dzień, tak siedzieć. No można powiedzieć, że to dzieci, a oni zaraz sobie pograją, będą siedzieli dalej, no ale to nie do końca jest tak. Ja ostatnio rozmawiałam z moją klasą i oni mi to tak bardzo ładnie wytłumaczyli. Ja nawet nie myślałam w takich kierunkach, także... Dlatego widzisz, jak ty mówiłaś, że ja się męczę w szkole, bo chodzę do klas 1-3 uczyć jeszcze, to nie, moja droga, ja się nie męczę, ja z radością wchodzę tam w te krzyki i sobie przechadzam się tymi korytarzami, dzisiaj poszedłem na ploty na świetlicę, tak więc no, wiesz, nawet specjalnie upiekłem ciasteczka na te ploty. Ale tak no ja więc... też bym zaniosła ciasto, kawki bym się tam napiła w naszej kuchni, ale to już może niedługo. Sama przyjemność. Renata mówi, że większą depresję mają koleżanki nauczycielki, tak więc tak, to też tak bywa, więc staramy się trzymać i miejmy nadzieję, że gdzieś tam wrócimy szybciej niż później, prawda? A póki co Monika nie zastąpiona z super pomysłami na walizkę. Ja teraz żałuję, że to tylko na iPada jest ta walizka z tym, bo ten noktowizor... A to wszyscy tak żałują. No, to jest rewelacyjna sprawa po prostu. Tam jest parę takich aplikacji na iPad, których w żaden sposób nie znalazłam na Android. Szukałam pół dnia i nie znalazłam. Trzeba by to napisać w takim odczukadzie, stworzyć na Androida. Monika, jakby ci się nudziło, to wiesz, jakieś hobby. Trochę mi się nie nudzi, ale to dobrze. No dobra, słuchajcie, nie przedłużając, bardzo wam dziękujemy. Pamiętajcie, że możecie nas zaczepiać, oczywiście przede wszystkim Monikę, słuchajcie, na grupie Zainspirowani. A, konkurs. Bomba. Dobra, to ja, ta bomba, to synonimem bomby, słuchajcie, który osobiście mnie się bardzo spodobał, a to będzie dobre. Monika, nie uciekaj, bo to będę mówił. Z nagrodą specjalną bardzo prosimy panią Beatę G. Ja nie wiem, czy mogę podawać w pełni nazwisko na live, która wymyśliła buch, buch. Te buch, buch mi się bardzo podoba, to specjalny bonus ode mnie, żeby do mnie zagadała albo na Facebooku, albo napisała sylwester.zasoński z asyonski. Małpa sp1sk.pl albo na stronę mentora czy fundacji i wtedy zostawia swój adres e-mail, bo on będzie potrzebny i wtedy oczywiście zostanie w środę link do spotkania z Asią. Tak więc Monia, masz fantastyczną fryzurę, ja no, w czwartek idę. Chciałam ci powiedzieć, bo powiedziałaś o tej handrze i o tym takim, o takiej depresji nauczycielskiej, wiecie, no to do każdego dopada, tak? To w ogóle o czym my mówimy, tak? Ktoś mi powiedział ostatnio tak, a czemu wy tak narzekacie? Przecież informatyk siedzi cały dzień przed kompem i nie narzeka. Ale informatyk, jakby poszedł do szkoły, to by zaczął narzekać, a ja po prostu muszę się ruszać. Ja nie mogę po prostu w najzwyczajniej świecie w jednym miejscu tyle godzin usiedzieć i jeszcze teraz wszystko się przeniosło online, więc w ogóle pracuję cały dzień online. Ale żeby sobie poprawić humor, czasami mam swoje stylizacje, idąc z duchem mojego projektu, jestem nauczycielką, mogę być kim chcę, więc omawialiśmy bajkę Goldilocks, czyli Złotowłosa i Trzy Misie, no i później okazało się, że ja też jestem jedną z bohaterek pewnej bajki, dzieci wymyślały jak się nazywam, więc byłam Pink Stride, czyli różowa prostowłosa. No i jak nic, bajka wyszła nam pierwsza klasa, tylko dlatego, że miałam takie właśnie piękne włosy. Okay. Myślę, że nic tak nie zadziałało, ani czasowniki nieregularne, ani moje gadanie o gramatyce, ale moje różowe włosy
były pierwsza klasa. Potem przez kolejne 2 godziny byłam już bez kamerki, bo pod tą peruką po 30 minutach już się moje włosy nie nadawały do użytku, no ale za tą 1 godzinę warto było 2 być bez kamerki. No dobra, słuchajcie, bo tu niektórzy nam pracują w domu, zazdroszczą jak Beata, która jest cały czas w szkole, natomiast do Renaty jeszcze, jeżeli mogę, Renata 180% do sprawdzania tygodnia, to po prostu przestań zadawać. Ja wiem, pewnie polonistką jesteś i dlatego, tak więc, a z drugiej strony Monika, jakby ten, kto mówi, że tak, że informatyk siedzi na tym, to trzeba mówić, ale ja chciałam być nauczycielem, mieć kontakt z dziećmi, a nie siedzieć przed komputerem. Jak o tym informatyk. Mówię właśnie, że to nie jest problem siedzenie przed komputerem, że oczy się psują, czy kręgosłup boli. To jest problem, że temperament po prostu każdy ma jakiś. Ja mam temperament do ludzi, a nie do komputera. Chociaż oczywiście lubię technologię, ale ja muszę do ludzi, no. Inaczej zwariuję, no. Chociaż do 100 tutaj pogadam, nie? Wpuśćcie Monikę do... zadanka z infy, oh my god. Naprawdę to jest takie, nie, to trzeba coś wymyślić, żeby to się samo sprawdzało, naprawdę, Renata. Słuchajcie, to apel, ktoś z Wrocławia, niech Monikę przygarnie do swojej szkoły, niech ją tam gdzieś do jakiejś klasy wpuści. Natomiast kończąc, ja jako e-twinner zapalony, wiesz o tym notabene, pewnie tak, i ambasador e-twinningu, realizuję z dzieciakami projekty między innymi właśnie międzynarodowe, tak żeby mieli z kim pogadać, to słuchajcie, nie jest tak źle, na przykład w Turcji nasi koledzy, tak, koledzy naszych uczniów na przykład z podstawówek chodzą normalnie do szkoły, tak więc jest szansa, że i my wrócimy. Tak więc w Emiratach Arabskich podobno zwalczyli już epidemię, więc wszystko idzie ku dobremu. I z tą myślą was zostawiam. Monika wraca do nas w kwietniu, jakoś po zajączku. Jeszcze nie dogadaliśmy terminu, ale my zawsze to robimy później. Tak więc wraca. A jeżeli, słuchajcie, chcielibyście dowiedzieć się coś o mocy tutoringu, czyli o tym, jak osiągnąć sukces w szkole, prawda? No szkoła ma w sumie sukces edukacyjny zapewniać. I coś więcej dowiedzieć się o samoświadomości, motywacji i słuchajcie, wzorcach, to nasza druga Monika Piechowicz-Kruk, czyli nasza ekspertka od kompetencji, będzie o tym opowiadała już za tydzień. A za 2 tygodnie będzie ktoś nowy, notabene, Jolanta Miękus, nasza autorka od scenariuszy do naszego robota Cody Rocky, będzie opowiadała o tych swoich scenariuszach, między innymi o takim projekcie, który robi lektura z Cody Rocky. Szczególnie ci, którzy uczą w klasach 1-3, zachęcamy, zapraszamy, pokaże Jola, jak między innymi z użyciem robota pracować właśnie na języku polskim, czy w trakcie edukacji wczesnoszkolnej i omawiać lektury. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Przepraszamy za Microsoft, a to taki chyba standard, że się za Microsofta przeprasza, czyli za Formsy. Jeżeli sobie zapisaliście, to zachęcamy, jeszcze sprawdzam z ciekawości, czy by coś zadziało do wypełnienia ankiety. Później, no niestety nie, a jak nie, to i przy kolejnych webinarach też będzie. Okej. Monika, chcesz coś zażartować na koniec? Masz jakiś ciekawy żart? Nie mam chyba, już wyczerpało mi się dzisiaj. Okej. Tak więc z pełną powagą zostawiamy was. I zacytuję słynnego youtubera, bo teraz młodzież chce być youtuberami, niejakiego Klawitera. Znośnego tygodnia. A ja zapraszam na moje szkolenia, tak już na zakończenie. Wszystkie są na mojej stronie i na blogu. Jeżeli macie ochotę, dołączcie jeszcze do szkolenia stworzenia stron internetowych i zobaczcie, co jeszcze się kryje. To nie ten, tylko podrzuć link już na koniec. Dobra, czekaj. Dajcie sekundę, Monice. Podrzuć tu, a ja przerzucę twojego linka od razu na Facebooka. Mhm. Okej. A wszystkim innym tak, jeżeli nie czekacie na link, to już bardzo wam dziękujemy i do zobaczenia. A przy okazji, Jarosław Czeczeczko, to już tak powiem, tak, zapraszę cię do siebie. Ale ja do was, wiecie, ja do was jak w dym, jak tylko Sokółka mnie weźmie do siebie, to ja jadę. Tak więc widzisz, oficjalnie zaproszona, możesz wskakiwać. No dobra, słuchajcie, dziękuję wam bardzo i do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję bardzo jeszcze raz.